Hej, hej, hej! Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym jakże pięknym, klimatycznym miejscu pełnym ogrzewaczy i innych pierdołów. W końcu zima jest, nie? Kurwa, nie ma śniegu, ale jest zima. Ludzie robią błotne bałwanki, obrzucają się błotnymi śnieżkami i ogólnie pada gruz. No, a my w tym czasie jedziemy Hardwest w kolejnym wydaniu do Grobowej Deski. Przyjąwszy nową tożsamość grabarza, twój ojciec błąkał się po kraju, prześladowany przez klątwę, którą sprowadził na swoją rodzinę. Gdy jego nowy dom stał się obiektem ataku, będzie musiał ponownie i ostatecznie zmierzyć się ze swoimi demonami. Może brzmieć całkowicie fajnie, bo tutaj widzimy dalsza część, to jest znowu z jego synem, który, jak pamiętamy, rozpierdolił jadeitową maskę, więc lecimy dalej. W ogóle nie wiem, co to kurwa za morda tutaj, ale whatever. Bezlitosny, tylko dla weteranów, ale ja wolałbym dalej to samo. Rany w walce, rozpocznij rozdział. Your father brought bad luck wherever he went. He suffered greatly, sacrificing much of himself to save his family. Hoping to leave the curse behind, he strode into the wilderness and traveled far to the south. There, he found a small town and decided to settle down. He told his new neighbors that his name was Benjamin Morin. As death seemed to follow him wherever he went, he decided to take up a new trade, undertaker. As he made his living burying the dead, traveling from farm to ranch, he kept searching for a way to lift the curse. Oh, cool. One day, he returned to town to find it ravaged by something evil. Oh. Between the maniacal laughter of the murderers and the screams of their victims, a single survivor hid behind the bars of the jail. A former bounty hunter, Harrington. Oh, fuck. No to niezły wpierdol był. Gdy grabarz powrócił z pogrzebu, jego miasteczko leżało w ruinie po atakach kultystów. Kurwa, kultyści jeszcze. Jeśli od razu napierdalamy. Father kept to the shadows. Masquerading as one of the evil doers, he edged closer to the jail where Harrington was held. A shootout could get Harrington killed, so your father weighed his options. Hmm. Ja zwróć alarmu przed uwolnieniem Oswalda. No, okej. Okay. Mógłbym pójść tędy, ale chyba pójdę tyłem. Najlepiej iść tyłem. Okej. Okay. Nikogo. Dobra, tu jest wejście. Wydaje mi się, że i tak działka opium, dodatek alkoholu. Jeśli zaczną cię podejrzewać, w końcu za taką zastrasz ich, by opóźnić reakcję. Rozumiem, że to jest gościu, którego muszę uwolnić, ale jak wygląda całość otoczenia? Czy ktokolwiek jest tutaj? Nope. No dobra. Będziemy mieli odpowiednią ilość czasu na reakcję. Zwłaszcza jak sobie stanę tutaj. Otworzę drzwi. Widzę, że tutaj jest trup. To jest gościu. Aha. I on jest za połową osłony. Lepiej zdanąć i wyprzęgnąć mu w plecy. Dobra, tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu jest trzeci. Ogólnie to trochę chujnia z patatajnią. No dobra.
Robimy w ten sposób. Podchodzimy. Moja tura. Staję mu za plecami. Koleś ma klątwę. Dobrze. No i co? Wyprzęgnę mu z pistoletu w plecy. At the sound of the first shots, Harrington managed to free himself from his binds, injuring his wrist in the process. He told your father that those running roughshod over the town were possessed by something wicked. As the bulk of them were busy chasing down the fleeing townsfolk, Harrington suggested they dispatch those that remained. Jeden jest tam, więc będziemy się powoli przekradać. Sobie przeładuję. Lepiej przeładować od razu, niżeli później. A co ty masz? Broń na bliski dystans. I... A nie, to jest broń na średni dystans. Dobre. Good shit, my friend. Okej, okay, podejdź tu. Nikogo tu nie ma. Tabaka. Co robi tabaka? Orzeźwiająca mieszanka z pruszkowanego tytoniu i przypraw. Poprawia ruch. Nie, dzięki. Mądra gora i... Krwawa łaźnia. No, krwawa łaźnia jest fajnym skillem. Dobra, koniec tury. Podejdziemy tutaj. Ewidentnie goście się nie chcą ruszać. Przejdę troszkę tutaj. Okej, okay, widzę gościa. Ale nie ma szans, żebym go trafił. No to przejdę tutaj. Spróbuję ich zajść mimo wszystko. Okej, okay, nikogo. Dobra, tego można by było zdjąć, jakbym przyszedł tutaj. Okej. Powiedz mi, jak wygląda twój ruch. Masz 4 życia. Ile ci z tego zadam? Okej, okay, a z tego? Jaka szansa? 54. No i dupa. Jednego mniej będzie. Odejdę tutaj. I chyba tylko 3 jest. Okej. Ktoś jeszcze z tamtej strony jest. Pamiętam, że tam był. To był chyba błąd. Też może też nie do... trochę błąd to był. Dobra. No risk, no fun.
Ktoś wyszedł, dobra. Hello, otec. Czyli on jest tu u góry, tak? Kurwa mać. No to teraz zostaje mi tylko podejść tutaj. Dobra. Jeszcze zobaczę ciebie tu. Szkoda. Ojejku! Najsik. Awesome. Odejdź tutaj. A jego zastrzał. Last man standing. Ja tutaj nie ma? Jest. The marauders that remained in town were dead. Your father and Harrington prepared for the return of their confederates. They hid in the shadows high above. As their enemies returned, they gathered on the main square. Their leader addressed them in some odd, unfamiliar tongue. Ale zwykły strzał to ile? 100%. 100% strzał zabije. A seryjkę? Your father and Harrington cut down those unsuspecting evildoers. Nie chciałem akurat do tego. No właśnie. O ty piucie. Krwawa łaźnia. Ile tam ma pocisków? Kto ma lepszy? No żeśmy im kurwa zrobili krwawą właśnie z dupy. Zrobiliśmy krwawą dupę z łaźni.
Hello, my friend. It's your dead end. Yep. Sorka. Okej, okay, dobra, skończyliśmy tą misję. Spodobało mi się. Będziemy teraz napierdalać się z kultystami. Wyludnione miasto zostało zniszczone. Grabarz musiał udać się w drogę, by znaleźć sposób na zdjęcie ciążącej na nim klątwy, która dotykała wszystkich wokół niego. Zajebiście. O, tu mam jakąś klepsydrę. Miasto było niczym gabinet w cieni. Ulice wypełnione trupami mieszkańców zabitych przez diaboliczny kult. Grabarz pochował wszystkie ciała. Większa część dnia upłynęła Harringtonowi grabarzowi na znoszeniu ciał ze zakrwawionych ulic i chowaniu ich do grobu. Grabarz nie mógł pozbyć się myśli, że to wszystko było jego winą. Opowiedział historię swoich nieszczęść towarzyszowi, oczywiście nie wspominając o diable i jego podstępie. Harrington miał sceptyczne podejście do tematu klątw, ale zasugerował, że może pustelnik Empus pomoże grabarzowi odnaleźć spokój. Dzień dzieli się na cztery części. Świt, ranek, południe i popołudnie. W trakcie każdej części dnia możesz odwiedzić jedną lokację, jeśli przeniesiesz się do innej. Zmieni się także pora dnia. Trzeba z luneto, proszek z mandragory, kurde, ile rzeczy tu ja mam. Dobra, zobaczmy co nam dała ta przygoda. Mamy mało pieniążków, mamy kozień, szczelba z lunetą. Osobiście uważam, że pistolety są średnią zabawką. Wiadomo, zawsze przyda się coś na bliski zasięg, ale no... Jakby nie patrzeć, ta broń jest świetna w każdym zasięgu. Ten, średni, typ średni. Najczęściej tak stoimy jakieś, nie wiem, 3-4 kratki od kogoś i wtedy już zasięg jest dobry. To jest fajne. Tym bardziej, że mamy bardzo dużo celności na grabarzu. A jak tamten? Halo? On ma tylko 40. Ma zwykły sześciostrzałowiec, czyli nic nowego. Proszę, proszę, no. Dobra, poszarpane dłoń. Dobra. Mamy tu klątwa. Twoje trafienie nie podnoszą fartu wrogów, pobliski przeciwnicy tracą fart. Dama pik, krwawa łaźnia. No i rykoszet. Rykoszet się przyda grabarzowi. Dobrze. Momencik, zdmuchnę świeczkę. A, bo za chwilę to będzie. Zobaczmy, co możemy zrobić. Możemy... W ogóle chyba to jest zupełnie inna kraina. No. Ej. No, ewidentnie jest to zupełnie inna kraina. Dobra, zobaczmy, co się znajduje w chatce pustelnika. Cienka nitka dymu unosiła się nad pokraczną chatką, w której mieszkał Empus, pustelnik. Znaleźli go samotnego, mroczącego pod nosem samego do siebie. Grabarz opowiedział historię swojej klątwy i nieszczęścia, jakie mu przyniosła. Pustelnik milczał jeszcze długo po skończeniu opowieści grabarza. Klątwa ta jest potężna, przemówił w końcu. Niestety, Empus nie potrafi zdjąć jej w pojedynkę i będzie to potrzeba czasu, by zgłębić jej tajemnicę. Dwa dni powinny wystarczyć. No i kurwa, co w ciągu tych dwóch dni będę robił? Kup co najmniej 12 paczek tytoniu na plantacji tytoniu. Poczekaj 2 dni przed powrotem na pustelnika. Na chuj ma tytoń. No dobra. O tym, co będzie dalej, zobaczymy w następnych odcinkach, więc pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co się podoba, co nie. No i oczywiście
subskrybujcie kanał, no i rozpowszechniajcie go innym, udostępniajcie i tak dalej. Fajnie by było się rozwinąć w końcu. No, jak na istnienie tego kanału, on ma ile? Parę miesięcy? Mam 156 widzów albo 165, już nie pamiętam. No i uważam to naprawdę dobry czas, nie? Dużo tego przyszło. Wiem, że chociaż co prawda większość jest od Warcrafta, ale mniejsza. Do zobaczenia i cześć.